No dobra. Ściszmy ją trochę, wyłączmy. Rozłączmy zasilanie. Momencik. I wymieńmy ten kondensator. Minus w tę stronę, plus w tę stronę. Zobaczcie, tutaj on siedzi. Działa. Zaś nie działa ścieżka, tylko było trochę przylane czymś. Okej. Powinien wyjść już. No troszeczkę tutaj, że tak powiem, przy tak upakowanym, ale dobrze, że starym, jest to wymienne. 10V 47 mikro. 10V 47 mikro. Weźmy sobie. Sprawdźmy go. No, 3% zużycia. Oporność ESL 4 ohmy. Dobra. 10V 47 mikro. Poszukajmy takiego. Czas, tak żeby je dobrze przygotować, to trzeba by było zmienić większość tych kondensatorów. 47 mikro. Gdzieś ja je tu ostatnio kupowałem. Musimy takiego poszukać. O kurczę. Panowie, wzrok mi się popsuł i to ostro. Wszystko przez lupę muszę robić już. No dobrze. Też może być przyczyna, słuchajcie, że tu są cztery lejonki wstawione, tu 12V, a kondensatory są na 10, były. To im przyspieszyło prawdopodobnie zużycie. No kurczę, wiem, że są, bo były. Stawimy na 16V, tak jest. Tylko musimy znaleźć, kiedy by usiadł i posegregował, bo to część jest wylutów, część jest nowych. Ale wyluty były sprawdzane całkiem niedawno, ale zawsze przed wstawieniem sprawdzam. Także powinno trzymać te swoje parametry, nie? No i nie... O, jest. 47, dobra. I jest na tej zasadzie, że nie biorę takich wylutów kondensatorów z przetwornic na przykład, nie? Bo niestety z przetwornic one nie mają żywotności już. Jest, że tak powiem, obciążenie ostre. I... Dobra, weźmy sobie ten mierniczek i sprawdźmy, co tu nam pokaże. Jeszcze przycisk się zgubił od miernika. Testing.
podobne zużycie. No to nic, weźmy ten drugi. Ma 16 V. Jeszcze raz. Też 1,8%. 1,8%, tamten miał 3, no to troszeczkę... No ale tamten coś go dolegało, bo trąciłem śrubokrętem, mnie zaczął wyć, kurde, nie wiem, może zimny luty. O, tutaj mamy jeszcze 47 na... Już pominąłem. To ten jest grubszy trochę, rozmiary ma niższe. No dobra, sprawdzamy tego. Okej. I taka właśnie zabawa. O, ten jest fajny. 0,67% zużycia, 0,60 OMA. Czyli ten pójdzie tutaj. Właśnie to jest w zamian za te retro naprawa tych radiotelefonów. To fajnie opisali, plus minus. Też jest opisane. I musimy je jakoś doprowadzić do stanu używalności, żeby to jeszcze troszeczkę pochodziło, bo to jednak lata 88 rok, jakby nie było. Chcesz minąć grot, dopóki zimny. Okej. 88 rok tych radiotelefonów tutaj. Wiecie, tak żeby się usiadł, to by znalazł dużo więcej jeszcze przyczyn. Gwarancji nie można na to dać, bo to już jest antyk. Ale... można podziałać, że to jeszcze trochę podziała, nie? No dobra, i tutaj jeszcze masa minut dolutować. No, dawaj. Pięknie. Dobra, to mamy zmienione. Teraz sprawdźmy, jak się zachowuje na zimnym, bo już ono trochę odpoczęło. Gdzie to robiło zwarcie, bo wystarczyło trącić i przestawało działać. Teraz squelch działa, a wcześniej nie chciał. Nadaje? Nadaje. 31, antena podpięta. 31,60, a ten nie odbiera. Tam to będziemy jeszcze to robić. Teraz tak. Z tego co widzę, szare, stare buty. I akurat centralnie to siedzi, słuchajcie, no tak, przed końcówką mocy, bo ona tu miała takie właśnie anomalia. I tutaj szary lód jest na tym kwarcu pośredni. 10211 150, o, pośrednia. A druga 455. Ten filterek możemy pozyskać sobie z Motorola, bo to jest identyczny filterek. Możemy wymienić ten filterek, o ile on będzie uszkodzony, bo tutaj w tym miejscu, jak dotykałem delikatnie, przede wszystkim ten kondensator. Gdzieś w tym miejscu są zimne luty. A z tego co widzę, raz, dwa, trzy, tu już ktoś wymienił jeden kondensator, tak jest, to ten był wymieniany. Raz, dwa, trzy. Z tego co widzę pod lupą 3-4. No tak, i tutaj był kłopot. Tu mamy do masy zimnego luta. Jego możemy tylko poprawić. Ściągniemy tą szarą cynę. O. I ściągniemy tą szarą cynę tutaj, stąd. Bo ktoś tak jakby ołowiem to robił.
Dobra, okej. I przelutujmy sobie na nowo. Co na skalofonie robi teraz tak. Okej. Okay. Już tutaj zimny lód załatwiony. To jest lakierowana płytka. Widzę właśnie, że jest lakierowana płytka. Ktoś pewnie zabezpieczył ją, albo może nie, fabrycznie raczej nie była tak lakierowana. O. Okej. Okay. Teraz jeszcze tutaj było. O. I tu. To się już zabezpieczał. My też pryśniemy ją lakierem. Jeszcze tu jest jakiś taki babo. Czy ona tutaj nie była pęknięta? Nie. Okej. Okay. I jeszcze tu mamy zimny lód. No i dobra, i teraz słuchajcie, musimy to dokręcić, ten przód tak jak był, i sprawdzić, gdzie jeszcze, bo być może, że gdzieś przejścia może jeszcze nie mieć. Także ja tutaj to skręcam. Skręcam, zestroję nadajnik, idę idealnie w częstotliwość. I będziemy patrzeć, czemu tamta nie odbiera na pierwszym kanale. Dobrze by było jeszcze przemyć styki od kwarców, ale to przed strojeniem. I teraz tak. Tu był i tu był. Tak. Tu jest ta śrubka i to. Okej. Okay. Siedzi i tu w rogu i tu w rogu jest tak jakby podłączenie masy. Okej. Dobra, no to teraz jeszcze tutaj śrubka. I jeszcze jedna z tej strony, ta mała. Koło kwarców. '88 rok Tokio. Produkcja. Dobra. Podłączmy i sprawdźmy, co tu go boli teraz. Ojejku, jejku, piny są takie równe. Że musimy to podziałać. Dobra. Szkłecz działa na dół. Kanał pierwszy. 3160. Się nie odzywa. Kanał drugi. Się odzywa. Raz, dwa, jeden, dwa. Dobra. Kanał trzeci. 260. Ok. Stroimy nadajniczek. Tylko teraz tak. Już tu musiał stroić kiedyś. Kiedyś. Ojej. Dobra, weźmy sobie taką na razie w kątach. I teraz tak, kanał pierwszy 31 60 15 setek do góry jest. Kanał pierwszy to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 to jest ten. No. O, tak może zostać. 6
31600.05. Ok. Kanał drugi. Tutaj też jest odchyłka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok. Tak może zostać. Elegancko. 31, 160 i dwie po tym. I kanał trzeci 260. Raz, to jest raz, dwa, trzy, czwarty kwarc. Raz, dwa, trzy, cztery. Czwarty kwarc. Ok. No pięknie. Słuchajcie, pięknie. A, tutaj mało było widać. 31, 260. Dobra, może tylko będzie lepiej widać. 31, 260. Kanał drugi. 31, 160. I kanał pierwszy. 31, 060. 0,60. Musimy jeszcze troszeczkę dociągnąć tego kwarca. Tak bliżej zera. No i dobra. To jest zestrojone i powinno być sprawne. Czy teraz jak dotykam, nic się nie dzieje. Kwarc przelutowany, kondensator wymieniony, skręcamy. Będziemy zaraz patrzeć, czemu tamte na jedynce nie odbiera. Rozłączmy tylko to baterię, bo to jednak troszeczkę strach jest. I teraz tak, tu ma być folia. Aha, mieliśmy to zabezpieczyć nasze lutowania. Dobrze jest. Czyli tak, tutaj o lakierek i tutaj lakierek. Jest git, malina. Już nie będziemy więcej ciągnąć tego lakierka, bo nie ma sensu. O, ładnie dostnie, wcześniej czy później. Jest zabezpieczona tak jak była. Sprawdźmy tylko, czy tutaj te narożniki wszystkie są w folii. To był lakier też. Nie tylko folia. Dobra, jest folia. Bo chodzi o to, że tutaj kurde trzeszczało, jak to przychodziło. Było poskręcane. Jak rozkręciłem, to się troszeczkę poprawiło. Dobra. Ale tu nie ma opcji, żeby to dotykało, bo to wisi w powietrzu i to sporo wysoko. Czy to te wkręty? Tak. Ok. Tu złapmy. Były takie przeróbki, właśnie ktoś tutaj ładnie sobie pooklejał. Już to pewnie nie raz było robione. Teraz ktoś lajonki wstawił i jest zadowolony. No po prostu ja też bym był zadowolony, bo to jest radio 4-watowe w FM-ie z dużymi antenami, przenośne. No duże te radio, stare, ale to gra, no to słychać. Dobra, spinamy to złączkę. Ogólnie to wiecie co ja jeszcze zrobię na to złączkę? Jeszcze załadujemy tutaj taką termokurcza, ale nie będziemy go zaciskać, po prostu załadujemy dla bezpieczeństwa. O, piękny. Teraz tak, złączymy. Aha, złączymy. A, no co jest? Wejszło czy nie wejszło? Gdzieś z boku to wejszło. No tutaj też termokurcze. Ok, jest. I teraz tylko tak o założymy. I to sobie będzie tutaj siedzieć. Dla bezpieczeństwa. No dobra, sprawdźmy teraz dalej. Skład działa pięknie.
nic ci nie wzbudza. Odetnijmy antenę i podłączmy tą teleskopówkę. Gdzieś to słyszę, ale nie wiem jeszcze gdzie. Pierwszy. Dobra, zapnęliśmy sztuczny obciążnik. Jeszcze coś tutaj jest przy antenie. Końcówka mocy letnia. Ono odbiera coś po prostu. W tamtym radiu nie słychać. Dobrze. Sztuczne obciążenie. To teraz tak. Wyłączmy. Jeszcze jedna rzecz. To co nie zrobiłem, a mówiłem, że zrobię. To trzeba podoginać te styki delikatnie i je być może nawet obczyścić od kwarców. Ok. I teraz nie wiem, czy obsadzać resztę kanałów, bo takich kwarców to raczej bym nie dostał. To są akurat odbiornik w tej chwili. Tutaj doginam. Sprawdźmy tylko, czy one nie są gdzieś zasiedziałe. Bo jeszcze trzy kanały można tutaj obsadzić, bo są tylko trzy obsadzone. Idealnie czyste. I tu by wypadało zrobić na nich mostki, ale o, tu jest rozgięte delikatnie trzeci kanał. Po prostu je razem z sobą masy zlutować. Tak by wypadało. Powinno tak być. Powinna być tu jeszcze jakaś osłona na to, ale nie ma. O, tu też trochę luźnowate, o. No dobra. To teraz jeszcze tak. Wrat może, to jest blacha taka i po prostu na wkręty dociśnięte one są, żeby one wypaść nie wypadną pod tą blaszką, ale one powinny być do masy obudowy mieć. Wtedy trzeba by było jeszcze raz zobaczyć, czy stroją. No ale jeśli tak było w oryginale, to my zrobimy tylko taki motyw, żeby one tutaj siedziały, to nakleimy taśmę. Nie będziemy ulepszać fabryki, słuchajcie, bo to nie ma sensu. Bo potem przyjdzie wymienić i będzie kłopot. A tutaj sobie tylko nakleimy taśmy, żeby one były bardziej może dociśnięte od tej obudowy. Ok. Możemy jeszcze napisać tutaj sobie, że to jest tak. Odbiorcze, tam będzie wiedział. To jest nadawcze, tak? 31 nadawcze, nadajnik, odbiór. O. No i dobra, skręćmy do kupy i sprawdźmy, czemu tamte drugie radio nie odbiera na pierwszym kanale. O.
się równiutko ładnie wkręcić. Ładnie się musi wkręcić. I teraz tutaj jest gąbeczka stara. Taki trochę ryzyk fizyk, słuchajcie, z taką gąbką, bo jak to odejdzie gdzieś na mrozie dla niej, tylko ten klej puści, to nie ręczę, no, że to będzie trzymać. Zróbmy tak. O. Trochę mniej chłodzenia, ale to nie szkodzi. Do tego BMS-a. Kurczę. To jest naprawdę na ścisk. Panowie. Ok. Ściski siedzą. Wszystko siedzi. Sztuczny obciążnik podłączony. Włączmy radio. Squelch działa już. Kanał pierwszy. Nie słychać. Kanał drugi. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa, test. Słychać. Ok. Czyli robimy tak. A nadajnik działa na pierwszym. Czyli sprawdźmy, dlaczego te radio nie odbiera na pierwszym kanale. Tu pierwszy. Tu pierwszy. Czyli tak. Wyłączamy. Najpierw odkręcamy baterię. Ok. Widać tak samo zrobione. 4 dla jonki. Odkręćmy sobie tylną ściankę i przeglądnijmy sobie najpierw te luty i będziemy zaraz patrzeć przełącznika od pierwszego kanału. Tak mi się widzi, że tam pewnie kwarc właśnie wypadł, albo nie łączy, albo po prostu przełącznik nie przełącza. Dobra. Ok, mamy złączkę. O, tutaj coś wygięte. Czy ktoś też lutował? No na razie tu na tym nie widać, żeby ktoś lutował, ale to różnie bywa. Dobra. Rozkręcamy jeszcze przód. Sprawdzamy kwarce. Co tu siedzi i czy są. Ok. Kwarce są. No to teraz tak. Tu mamy podłączony sztuczny obciążnik. Tutaj antenkę sobie rozłożymy. Tak. I razy drzwi. Pierwszy kanał mamy. Sztuczne obciążenie tu. I sprawdźmy tak. Nadawanie kanał pierwszy 31,60 i też jest delikatnie odstrojone. Czyli nadawanie to jest, są te kwarce. Pierwszy kanał, drugi, trzeci. Dobrze. Stroimy. Końcówka mocy letnia. Nadajnik pracuje. Pierwszy kanał strujmy. No widzicie, w tym słychać. Czyli ten odbiornik nie pracuje. Pierwszy kanał, no, zaraz zobaczymy. Ok. Strujmy pierwszy kanał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, jeszcze troszkę. Za bogato. Ok, pierwszy kanał zestrojony. Tutaj. Aha, nie widzicie. Gdzie jest ta myszka? Która to była myszka? Czekajcie, to ta myszka. No to o co chodzi? Czemu ona przestała działać? A, pewnie moc się wtekował. Hmm.
coś, żebym tutaj musiał narozpinać. Okej. Okej. Pierwszy kanał, tutaj widzicie. Za bogato zestroimy sobie ten pierwszy kanał. 60. Ma być 60 i tutaj po przecinku dosłownie 4, 5. Ja go mam tak właśnie skalibrowanego. Może być o tak. 31, 06, 08. Dobra, drugi kanał. 160-44, widzicie? Drugi kanał. Zjedźmy sobie. O! 160-04, elegancko. I trzeci kanał. Tak, żeby identycznie były dwie. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest ten czwarty kwarc. O, idealnie w częstotliwości. Troszeczkę do góry. Tu ma być 0,4 końcówka, bo tak jest skalibrowany ten multimetr. I wtedy jest idealnie w częstotliwości. Dobra. Ok. No to teraz odbiornik. Kanał pierwszy. Nośna. Aha, nośna. Raz, dwa. Raz, dwa. Zobaczcie, zaczęło działać. Haha. Kanał pierwszy. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa. W drugą stronę. Czekajcie. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa. Działa. O, skład się rozwał. Raz, dwa. No dobra, no to teraz jeszcze tutaj poprawmy sobie częstotliwość odbioru. Pierwszy kanał od lewej. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa, trzy, jeden, dwa. Drugi kanał. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa, trzy, jeden, dwa. Działa. I trzeci kanał. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa, trzy, jeden, dwa. Słuchajcie, działa. W pełni. Moment, bo tu mikrofon wypadł. W pełni działają radyjka. Co było z tym, że nie chciał odbierać? Kwarc nie łączył. Czyścimy jeszcze raz te kwarce i jeszcze raz sprawdzimy częstotliwości. I bo prawdopodobnie są zaś niedziałe te odbioru. Wyłączmy je. Kanał pierwszy, ten który się... właśnie jest. Jest odgięty. No, tak jak byłby luźny pin. Ok, przełóżmy sobie na tę stronę. A czemu tu trzeszczy? Aha, te trzeszczy, dobra. I sprawdźmy sobie, czy jest dobrze przylutowany. Nie jest dobrze przylutowany. Jest wszystko dobrze. Tylko tutaj nie łączyło. Papierek drobniutki, bo niestety tutaj troszeczkę pozieleniały te kwarce. Dobra, to jest kanał pierwszy. Odbiór. O, teraz ścisło w las. Ten luźny, ten luźny. 41, no. Czyli pośrednio. Plus pośrednio. O. Dognijmy te blaszki. To jest akurat na odbiorze kwarce, więc nie powinno być problemu. Ok, sprawdzamy. Pierwszy kanał. Raz, dwa. Raz, dwa, jeden, dwa, działa. Drugi kanał.
1-2, 1-2, 1-2 działa. Trzeci kanał. 1-2, 1-2, 1-2 działa. Pięknie, słuchajcie, pięknie. Nadajnik. Jeszcze raz kalibracja. Nadajnik. A, za bogato zasłon. Gdzie jest ten mały? Raz, dwa, trzy, cztery. Pierwszy kanał. Ostatni kanał. Raz, dwa, trzy. Trzeci kanał. 260. No, jest na styk. Git, malina. Drugi kanał. 160. Za bogato zszedłem. Jest malina. Trzeci kanał. Jest malina. Odbiornik. Pierwszy kanał. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa. Może tak głośniej trochę. 1-2, 1-2, 1-2. Drugi kanał. W tą stronę. 1-2, 1-2, 1. Działa. Trzeci kanał. Raz, dwa, trzy, 1-2, 3. Działa. Robimy to samo, co z tamtym radyjkiem. Zrobimy może jeszcze jakieś testy, słuchajcie, w terenie, na odległości, bo to jednak kawał mocy, no 4 W i antena większa niż w samochodzie. To 15 km to bez żadnego problemu to powinno między nimi iść. O, jak mają wypaść, to wypadną wszystkie trzy. Dobra. BMS-a tego zakleić też by się przydało. Ryzykanci, no ryzykańscy. To może się nagrzeć, nawet nie będziecie wiedzieć kiedy. Dobra. Okej. Okay. To co? Przykręcimy to. I będziemy robić w terenie. Tylko muszę jeszcze jakiegoś kolegę znaleźć, który będzie chciał sobie pojeździć samochodem, bo jednak piechotą chodzić to trochę daleko. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy ja to wszystko poskręcałem? Czy ja te śrubki wszystkie będę tak? Raz, dwa, trzy, cztery, tak. Wszystko gra. Jeszcze tu. Okej. Okay. Na obciążenie. No i na zasilanie koszuleczkę. Taki większy kawałek. Zawsze to mniejsze ryzyko. O. I jest git. No zobaczymy. Może się uda mi tu kogoś po prostu do testów w terenie. Że tak powiem, zaprosić z kamerką. Znaczy ja kamerkę tutaj albo aparat dam. Będziemy jeden gdzie indziej, drugi gdzie indziej i będziemy robić test na odległość. W sumie moc wychodzi 4 W. Pamiętajcie, że z tymi radiami to nic na ślepo nie kręcimy. Jak nie wiemy, nie kręcimy. Bo potem jest kłopot z zestrojeniem wszystkiego i pośrednich i o, wyjście na mikrofon tutaj jeszcze ma. Taka zwykła gruszka na 5, na 6 din. 2, 3, 4, 5, 6, na 7 din. O, zobaczcie, na 7 din. Pasek można sobie zapiąć, no sprzęty wojskowe, że tak powiem. Do celów przemysłowych. Kanał pierwszy. Skłalcze już działają.
jeden, drugi. Musi być otwarta antena, bo jednak 4 waty konsuwa. Raz, dwa. O! Raz, dwa. Co jest, panie? Raz, dwa. No i co jest? Kwarc! Panowie, ten kwarc nie łączy. Tylko teraz tak, to jest nadajnik. A ten nie chce odebrać, tak? Raz, dwa. Nie otwiera skład. Raz, dwa. No nie do wiary, no. Jeszcze raz. Raz, dwa. Nie, no działa. Ale tego nie słychać. Raz, dwa. A przed chwilą działał. Sprawdźmy jeszcze raz tego kwarca, słuchajcie. Od odbioru. Może być, że jest wstrząśnięty. Kanał pierwszy odbiór, to jest pierwszy z prawej. Dobra. No, jeszcze śrubka. Ktoś gada. Nie działa, no to teraz tego nadajnika. Pierwszy odbiór. To jest ten kwarc. Pierwszy odbiór to jest ten kwarc. 41 755, a ma być 755, a tutaj jest 41 855, i ostatni, bo może być, że 41 955. Nie, no to tutaj jest dobrze, to jednak tutaj coś nie łączy gniazdo prawdopodobnie. Dobra, wkładam. I teraz sprawdzamy. No, teraz łączy. Słuchajcie. Jednym słowem, coś jest z kwarcem. Może spróbujmy go delikatnie oczyścić i tu bardziej podegnijmy. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa. O, zobaczcie. 1, 2 działa. Patrzcie, palcem. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa. Już nie działa. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa. 1, 2. Aż tak by było skrojony. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Raz, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Może być, że się ukruszył. Raz, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, tak. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, już teraz będzie. A wiecie, jaka była przyczyna? Dlaczego to się tak działo? Czekajcie, bo tu skład się sam odzywa. Tu, o, przyciskała. Ona dalej przyciska. Przyciska rezystor. O, już nie przyciska. Kurczę, nie widać. Rezystor do masy od kwarca był dociskany przez opaskę. Ktoś tak ferelnie opaskę trafił w rezystor. Cyrk. Dobra, jeszcze raz. No, teraz pięknie. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa, trzy, jeden, dwa, trzy. Już teraz można sobie to... działać. Ale jeszcze raz trzeba było rozebrać. Dobra. Taśmy wek. Taśma wek. I jeszcze raz założymy nową. Gdzie są nożyczki? Dawno z radiami się nie bawiłem, także macie teraz odcinek bardzo fajnych radyjek w FM-owych. Oczywiście bez pozwoleń tych radii nie można używać, od razu mówię, bo to już jest poza zakresem CB. Służby nadają na takich częstotliwościach. Czekajcie, ja tutaj zrobię taki motyw, że nakleję zrobimy taki motyw, żeby ta gąbeczka się trzymała. Aha, kurde, akurat żebym trafił w tym miejscu, gdzie nie. Ona i tak potem jest dociśnięta, ale tak, żeby tylko zamknąć i żeby to nam nie spadło. Dobra, git malina, panie. Zamykamy. Przechodzi to audio. No. I kwarca blokowało, no, rezystorem do śrubki opaską. Na kablach dociskało rezystor do śrubki. No i teraz przeszukajmy, gdzie spadła śrubeczka. Jak zwykle. O, ktoś coś tam kurde ciska, ty, jakiś coś idzie. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa, trzy, raz, dwa. Jeden, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, jeden, dwa. Oba działają. Na wszystkich trzech kanałach, słuchajcie. Zestrojone. Nadajniki zestrojone. Odbiorniki są i tak na kwarcach, ewentualnie delikatna korekta. Można zrobić delikatną korektę w terenie. Na dużych odległościach. To wszystko. Sprzęty już sprawne. Pozdrawiam.